Siema, z tej strony Siwex. Chciałbym wam pokazać, co spotkało mnie na autostradzie LV, gdy jechałem do San Fierro. Otóż taki wypadek. Nie wiem, dziwna sprawa, żadnych służb, a leży samolot i 5 samochodów. Chciałbym wam też pokazać dzisiaj pracę na kuterach, która jest podobno bardzo opłacalna. Znajduje się ona w San Fierro, Los Santos, w ogóle w paru miejscach na mapie. W ogóle update, który dodali, to jest też mapa San Fierro. Wcześniej nie było tego miasta, ale dodali je. W każdym razie jedziemy teraz zobaczyć pracę na kuterach. Więc do zobaczenia po przejęciu. Dojeżdżamy właśnie do pracy na kuterach. Praca znajduje się w tym miejscu. O, idę sobie oddać samochód do parkingu. Dobra, pojazd. No nie. Halo, proszę mi to oddać. Dobra, pojazd oddany. Żeby pracować na kuterach, trzeba posiadać kartę rybacką, którą można wyrobić w tym miejscu. Kosztuje ona 500 dolców. I jest w sumie łatwa. A jak nie łatwa, to sobie bo wystarczy wygooglować pytania. Dobra, to zaczynamy pracę. Włącz silnik. No i pływamy. Praca polega na tym, że zatrzymujemy się na ławicy ryb. Klikamy lewy przycisk myszy. O, stój. A, już akurat. To nie jest złe bugi. A więc praca polega na tym, że trzeba wpłynąć na taką ławicę, co jest na mapce, w prawym dolnym. Zatrzymać się. Kliknąć lewy przycisk myszy. Przeciągnąć obie ryby do tego kartonu, czy tam pudła. No i się tam robi zapełnienie po lewej stronie, jest 6 na 100. Praca podobno jest opłacalna, ponieważ za jeden taki cały pełny kurs dostajemy 630 bodajże. Tylko trzeba odpływać w miarę dalej od ostatniego miejsca. O, na przykład tu będzie ok. Dobra, to widzimy się za chwilę, jak skończę wyławiać 100%. A więc jak widzicie, mam już 100% załadunku, jedziemy oddać nasze ryby do jednego z 4, z 5 punktów, które są na mapie. Można je oddać w dowolnym punkcie, nie ma to żadnej różnicy. I za cały taki kurs dostajemy 630 oraz 130, jeżeli ktoś posiada konto premium. Przypominam o konkursie, który trwa na moim kanale. Link do tego filmiku znajdziecie w opisie. Przed chwilą, jadąc do Los Santos, zauważyłem, że tutaj stoją pachołki dziwnie rozmieszczone. I okazało się, że jest to plac treningowy dla policji bodajże, albo dla straży pożarnej, nie wiem. Albo może też dla drifterów, którzy mają się nauczyć uciekać przed policją, bo są tu otworzone kolczatki, to jest może po to, żeby unikać kolczatek dla drifterów i innych uciekaczy. To zaczyna się w tym miejscu. Zaczyna się slalomem. Jezu, tą wielką kwerową teraz. Oj, no to chłopaki nie mają sobie pachołków dwóch. Nigdy nie wiedziałem o takim miejscu. O, są mi kolczatki.
Wydaje że się do punktów płyn są dwa jakieś słupki, coś takiego, a nie drabina tu jest. Drabina, ale to jest pewnie dla strażaków. Jakaś symulacja, nie wiem, pożaru czy coś. Dobra, jadę już do LS. Widzimy się po cięciu. Dobra, pozdrawiam Blacka, bo chcę być pozdrowiony na odcinku. Jadę go podwieźć do LV na FedExy, bo mnie poprosił ładnie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Hop! Tak, chodzę po tym salonie i chodzę i patrzę co nowego. I chyba nie wiem co tu jest nowego, może Banshee? Na pewno bodajże Buffalo zostało wymienione, w sensie, że wymienili na Buffalo. Jest Alfa, Alfa zamiast Eurosa, czy jakoś tak? Chyba tak. Jest Alfa, 106. Szymson mi się pyta czy wygrał już konkurs. No on już napisał, że już wygrał. Co? Wszyscy przegraliście. Szymson wygrał. Chyba cię pojebało, dziewczynka. Dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia do następnego. Na razie, cześć.